Cześć. Dziś zanurzymy się w temat filozoficzny. Jeśli trafiliście na mój kanał, na pewno zastanawialiście się nieraz nad stosunkiem człowieka do innych zwierząt, nad tym, co sprawiło, że jesteśmy dziś jako ludzie, jako społeczeństwo, czy nawet ludzkość w takim, a nie w innym punkcie i jacy filozofowie się nad tym zastanawiają. Jednym z takich filozofów, teoretykiem praw zwierząt, jest Amerykanin Gary Francione. Muszę przyznać, że od wielu lat jest to mój ulubiony filozof. Dziś właśnie o jego podejściu zapraszam. Co myślimy, a co robimy według Francione'a? Gary Francione to amerykański prawnik i filozof, autor wielu książek o prawach zwierząt i aktywizmie. Dziś przedstawię jego diagnozę naszego stosunku do zwierząt na podstawie jednej z jego książek Introduction to Animal Rights, Your Child or the Dog z 2000 roku. Francione wychodzi od omówienia naszego intuicyjnego myślenia, z którym większość z nas się bez wahania zgadza. To w zasadzie dwie generalne wskazówki dotyczące postępowania ze zwierzętami. Po pierwsze, w sytuacjach poważnego konfliktu interesów wybierz interesy człowieka. I po drugie, nie zadawaj zbędnego cierpienia zwierzętom zdolnym do odczuwania. Francione podkreśla, że z tego intuicyjnego myślenia wynika zasada humanitarnego traktowania. Jakie jest minimum tej zasady, żeby ona miała sens? No, z punktu widzenia moralności i prawa, złem jest zadawanie cierpienia, kiedy w grę wchodzi wyłącznie rozrywka czy przyjemność. Jaki jest z tym problem? Otóż nie robimy tego, co deklarujemy. Znakomita większość sposobów wykorzystywania zwierząt nie da się uzasadnić niczym innym jak przyzwyczajeniem, rozrywką, wygodą czy przyjemnością. Poczynając od rozrywki, na przykład cyrki, polowania, poprzez noszenie futer, testowanie kolejnych wersji produktów, które są już dostępne na zwierzętach, a pod względem skali wykorzystywania zwierząt najgorsza jest produkcja żywności, mięsa, mleka i jaj. Wielu osobom wydawałoby się, że jest to właśnie sytuacja, w której cierpienie jest niezbędne, no musimy w końcu coś jeść, ale to nieprawda, bo produkcja mięsa, mleka i jaj jest zbędna, ponieważ możemy się odżywiać dietą roślinną. Dieta roślinna jest w takich krajach jak Polska czy USA na wyciągnięcie ręki. Jedzenie mięsa, nabiału i jaj wynika po prostu z przyzwyczajenia, a więc z przyjemności, nie z konieczności. Tło historyczne naszego podejścia do zwierząt. Tło historyczne, które Gary Francione zarysowuje w swojej książce, na to tło składa się trzech filozofów: Kartezjusz, Kant i Jeremy Bentham. XVII-wieczny filozof Kartezjusz utrzymywał, że zwierzęta nie mają świadomości, a zatem nie mają żadnego umysłu, bo nie posiadają duszy, którą Bóg obdarzył tylko ludzi. Kartezjusz zauważał, że zwierzęta zachowują się tak, jakby były zdolne do świadomych, inteligentnych i celowych zachowań, ale twierdził, że de facto są jak maszyny, niezdolne do świadomego przeżywania czegokolwiek, niezdolne do cierpienia ani przyjemności. Dla poparcia swojej tezy Kartezjusz podkreślał, że zwierzęta nie posługują się językiem tak jak człowiek. W związku ze swoimi poglądami Kartezjusz i jego poplecznicy wykonywali eksperymenty na zwierzętach, uważając, że jakiekolwiek zachowania zwierząt, czy też ich piski i skomlenia, nie były wynikiem cierpienia, tylko były analogiczne do na przykład skrzypienia nienaoliwionego zamka w drzwiach. Z poglądów tych wynikało również, że człowiek nie ma wobec zwierząt żadnych bezpośrednich obowiązków moralnych. Jeśli przypadkowo uszkodzisz zegar, to jakiekolwiek obowiązki moralne, na przykład wynagrodzenie szkody, masz wobec właściciela zegara, nie wobec zegara. Dla Kartezjusza zranienie zwierzęcia rodziłoby podobne konsekwencje, tylko obowiązki wobec właściciela. Zatem zwierzęta w tym układzie nie mają żadnych interesów, a ludzie żadnych wobec nich zobowiązań. Nie macie wrażenia, że echa tego mechanicystycznego myślenia wciąż są wśród nas? Otwórzcie sobie podręczniki zootechniczne albo strony dla hodowców. Zwierzę jak maszyna albo surowiec. XVIII-wieczny filozof Kant nie podzielał już poglądu Kartezjusza o zwierzętach jako maszynach, ale wciąż twierdził, że ludzie nie mają wobec nich bezpośrednich obowiązków.
Kant uznawał, że zwierzęta są czującymi istotami i że potrafią cierpieć, ale uważał, że nie są racjonalne i samoświadome. Brak bezpośrednich obowiązków wobec zwierząt oznaczał według Kanta, że zwierzęta są po prostu środkiem do naszych celów. Czyli mniej więcej tym, czym są tak zwane zwierzęta gospodarskie dla hodowcy i konsumenta, czy tak zwane zwierzęta laboratoryjne dla badacza. Kant wiecznie żywy. Zwierzęta według Kanta nie istnieją tylko po to, by zaspokajać nasze potrzeby, by nam służyć i same w sobie nie mają żadnej wartości. Na przykład świnia żyje tylko tak długo, jak może być maszyną do produkcji prosiąt, a krowa tak długo, jak może być maszyną do produkcji mleka. Brzmi znajomo, prawda? Czy Kant miał jakąś opinię na temat okrucieństwa wobec zwierząt? Tak. Skoro uważał, że są zdolne do cierpienia, musiał przyznać, że okrucieństwo wobec nich jest możliwe. Przeciwnie do okrucieństwa wobec zegara, które jest oczywiście absurdalne. Ale nie cieszmy się zbyt szybko. Jeśli pan X zabił wiernego i posłusznego psa, bo ten się zestarzał i nie był już w stanie służyć, jak robił to za młodu, to pan X, według Kanta, nie naruszył żadnego obowiązku wobec tego psa. Czyn pana X jest zły według Kanta tylko dlatego, że mamy obowiązki wobec wiernych i posłusznych ludzi, a zabicie takiego psa może nas nakłonić do niewłaściwego wypełniania obowiązków wobec ludzi. Może, krótko mówiąc, sprawić, że ten, kto jest okrutny wobec zwierząt, może stać się okrutny wobec ludzi. Brzmi znajomo? Wiemy, że tak jest, ale jeśli na przykład nastolatek zabija koty i my nie dostrzegamy w kotach ofiar, a martwimy się tylko, że nastolatek kiedyś zrobi to samo ludziom, to myślimy tak jak Kant. Działający na przełomie XVIII i XIX wieku angielski filozof Jeremy Bentham podbił stawkę i wydawało się, że zrobił rewolucję. Gary Francione podkreśla, że zasada humanitarnego traktowania wywodzi się właśnie z pism Benthama, który stwierdził, że mamy bezpośrednie obowiązki moralne wobec zwierząt, dlatego że one są zdolne do cierpienia. Zatem wobec zdolnych do cierpienia zwierząt mamy obowiązek nie zadawać im niepotrzebnego cierpienia. To zdolność do cierpienia, nie zdolność do mówienia, racjonalnego myślenia czy zastanawiania się nad samym sobą, jest tą podstawą do moralnych obowiązków, których nie mamy wobec zegarów, kamieni czy roślin. Na bazie prezentowanego podejścia Benthama powstały przepisy prawne tzw. prawnej ochrony zwierząt, ochrony ich dobrostanu, przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt, po angielsku anti-cruelty czy welfare. W Polsce przykładem takiego prawa jest ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku i wiele przepisów wcześniejszych jeszcze z okresu międzywojnia. Ale jak wiemy, ani zasada humanitarnego traktowania, ani wynikłe z niej prawa nie zmieniły zasadniczo losu wielu zwierząt, szczególnie tych tak zwanych gospodarskich. Nie powstrzymały rozwoju przemysłowej hodowli zwierząt, która nie tylko robi krzywdę większej liczbie zwierząt, ale zadaje prawdopodobnie dużo więcej cierpienia i robi to dużo intensywniej, niż działo się to przed uprzemysłowieniem hodowli. A przed uprzemysłowieniem hodowli wchodziły w życie przepisy właśnie przeciwdziałające okrucieństwu wobec zwierząt, inspirowane Benthamem. Gary Francione ma problem z Benthamem i jego filozoficznym spadkobiercą Singerem, właśnie pod tym względem. Ja przyznam, że zgadzam się z Francionem. A więc błąd Benthama, czyli mieć krowę i ją zjeść, albo na odwrót. W telegraficznym skrócie chodzi o to, że z jednej strony Bentham miał rewolucyjne twierdzenia, a z drugiej strony bardzo nierewolucyjne praktyczne wnioski. Z jednej strony porównywał traktowanie zwierząt do instytucji niewolnictwa, mówił, że zarówno zwierzęta, jak i zniewoleni ludzie zostają sprowadzeni do kategorii rzeczy,
Z drugiej zaś strony, o ile był przeciwny niewolnictwu, o tyle nie sprzeciwił się instytucji eksploatowania zwierząt. Ludzie mieliby zatem poczuć moralny obowiązek wobec zwierząt, obowiązek niezadawania im niepotrzebnego cierpienia, z drugiej zaś mogli zwierzęta nadal eksploatować i zabijać. W głowie Benthama najwyraźniej poszanowanie interesów mogło się godzić z wykorzystaniem zwierząt jako środka do ludzkich celów. Ambitne przekonania i zupełnie nieadekwatne zalecenia. To nie mogło się udać i się nie udało. Główny problem według Francjona: zwierzęta jako własność. Zwierzęta jako własność to gwarantowany brak równowagi w poszanowaniu interesów. Francjon uważa, że rozbieżność między naszymi deklaracjami a tym, co w rzeczywistości robimy zwierzętom, wynika z faktu, że zwierzęta mają status rzeczy. Dodam, że również w polskim prawie wygląda to podobnie. Zwierzę można sprzedać, kupić, dzierżawić. Komornik może je zabrać jako formę odzyskania długu. Ludzie, którzy mają zwierzęta, są według prawa uznawani za ich właścicieli, a jeśli ktoś podstępem zabierze mi psa, dokonuje kradzieży, nie porwania. Francjon twierdzi, że status zwierzęcia jako rzeczy praktycznie uniemożliwia równoważenie interesów ludzi i zwierząt pozaludzkich. Interesy posiadanych będą zawsze mniej ważne niż interesy właścicieli. Jak w takim razie interpretujemy potrzebne cierpienie? To każde cierpienie potrzebne do wykorzystywania zwierząt do naszych celów konwencjonalnie uznanych za dopuszczalne. Jako zwierzę domowe, gospodarskie, wyścigowe, laboratoryjne itd. W tym scenariuszu człowiek właściciel i zwierzę rzecz, każde zderzenie interesów człowieka i zwierzęcia potraktujemy jakby było dylematem płonącego domu, jakby trzeba było wybrać między mną a krową. A w rzeczywistości wybieram między moją ochotą na kawę z mlekiem, a cierpieniem krowy, której odbiera się rok w rok jej dziecko, którą poddaje się selekcji hodowlanej, kształtuje się gigantyczne podatne na zapalenia wymiona i którą to krowę po paru latach życia odsyła się transportem do rzeźni, zadając przy okazji mnóstwo niepotrzebnego cierpienia. Dylemat płonącego domu to takie ćwiczenie teoretyczne. Mamy sobie wyobrazić, kogo uratowalibyśmy z płonącego domu, gdybyśmy mogli uratować tylko jedną istotę. Na okładce książki i w tytule Francjon prezentuje typową wersję tego dylematu, która ma nas skłaniać do stwierdzenia, że jeśli mielibyśmy do wyboru uratować własne dziecko lub psa, to wiadomo, że uratujemy własne dziecko. Koniec kropka. I tutaj wielu ludzi może sobie dopowiedzieć, że w takim razie prawa zwierząt nie mają sensu, bo wiadomo, że powinniśmy uratować dziecko. Francjon specjalnie prowokuje, żeby następnie dodać nie tak szybko z tymi wnioskami. Po pierwsze, zastanówmy się nad dwoma alternatywnymi scenariuszami. Po pierwsze, w płonącym domu jest moje dziecko i cudze dziecko. Czy jeśli bez zastanowienia uratuję moje dziecko, czy znaczy to, że cudze dziecko ma mniejszą wartość, mniejsze prawo do życia? Czy znaczy to, że mogę na przykład oddać to cudze dziecko do laboratorium, żeby zrobili na nim eksperymenty? Nic z tych rzeczy, prawda? I drugi scenariusz. W płonącym domu jest mój pies i Adolf Hitler. Czy tutaj błyskawiczna decyzja będzie za uratowaniem człowieka? Już nie takie oczywiste, prawda? Kolejne scenariusze pokazują nam, że sam wybór w sytuacji katastrofy nie jest automatycznie wskazówką, co robić w innych, niekatastrofalnych sytuacjach. Francjon podkreśla, że większość faktycznych czy potencjalnych interakcji naszych i zwierzęcych interesów nie przybiera dramatycznej formy płonącego domu. Nawet jeśli z płonącego domu uratuję dziecko, a zostawię w nim psa czy kurę, nie znaczy to, że mam moralne prawo zaniedbać psa czy zabić i zjeść kurę. Jeśli mam środki na to, by zadbać o psa i mogę zjeść kotlet sojowy czy pierogi z soczewicą zamiast tej kury.
Nasz stosunek do zwierząt, moralna schizofrenia. Gary Francione twierdzi, że nasz stosunek do zwierząt zawiera w sobie ogromną sprzeczność, którą nazwał moralną schizofrenią. Do samego terminu odniosę się za moment, natomiast rzecz w tym, że z jednej strony większość ludzi podpisuje się gdzieś pod zasadą humanitarnego traktowania, która, przypomnę, oznacza sprzeciw wobec niepotrzebnego cierpienia. Z drugiej strony ta sama większość zadaje niepotrzebne cierpienie, kupując mięso, ryby, nabiał i jaja. Nie ma wątpliwości, że hodowla zwierząt na te produkty i rybołówstwo wiążą się z ogromnym cierpieniem, tak indywidualnych zwierząt, jak i z ogromnym pod względem liczby zwierząt. Nie ma też wątpliwości, że znakomita większość ludzi w krajach z normalnym dostępem do żywności może żyć zdrowo na diecie roślinnej. Zatem kupując mięso, ryby, nabiał i jaja, uczestniczą oni w zadawaniu, jakby nie było, niepotrzebnego cierpienia. Płacą za nie. Dlaczego Francione nazwał to moralną schizofrenią, a nie na przykład hipokryzją? Trudno powiedzieć. Być może porównanie do przewlekłej choroby, choć niedoskonałe, bardziej oddaje fakt, że podejście to jest stale nam towarzyszące, wymaga leczenia jak gdyby, by się od niego uwolnić, podczas gdy hipokryzja jest działaniem umyślnym, wydzielonym w czasie. Trudno powiedzieć. Muszę przyznać, że choć zgadzam się z diagnozą Francione'a, mój stosunek do tego właśnie określenia zmienił się na przestrzeni lat. Kiedyś używałam go chętnie, ale obawa przed stygmatyzowaniem osób chorujących na schizofrenię coraz bardziej dominuje w moim myśleniu. Dlatego w zasadzie zrezygnowałam z tego określenia, z używania go. Myślę, że możemy mówić o tych sprawach, używając po prostu innych słów. Podsumowując, opowiedziałam dziś o diagnozie amerykańskiego prawnika i filozofa Gary'ego Francione'a, diagnozie naszego stosunku do zwierząt pozaludzkich na podstawie książki tego autora z 2000 roku pod tytułem Introduction to Animal Rights, Your Child or the Dog. Ważnym pojęciem jest tutaj zasada humanitarnego traktowania, która jest deklarowana, lecz nie wprowadzana w życie. Rozbieżność między naszymi deklaracjami a praktyką życiową Francione nazywa schizofrenią moralną. Jedną z najważniejszych przeszkód w wyeliminowaniu tej rozbieżności widzi Francione w statusie zwierząt jako rzeczy we współczesnym świecie i prawie. W kolejnym odcinku na ten temat przedstawię propozycje rozwiązania tego problemu i teorię praw zwierząt Gary'ego Francione'a. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do polubienia, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, odwiedzenia bloga na stronie słowasąważne.pl, do odwiedzenia również mojego profilu na Facebooku, tam częściej publikuję jakieś komentarze. Dzięki, do zobaczenia, cześć!